Siemaneczko moi drodzy, witam was na kanale Dendy 1978 z tej strony. I dzisiaj jak chyba nigdy witam was ze sklepu Steam, a to dlatego, że stało się coś niespodziewanego, słuchajcie, że doczekaliśmy się DLC-ków do Farmers Dynasty. Wyszły dwa DLC-ki i dzisiaj wam je pokażę. Ale wpierw, najpierw jak kto woli, zobaczymy co w tych DLC-kach się znajduje. Dwa DLC-ki, jedno nazywa się Farmers Dynasty Potatoes and Beets, czyli ziemniaki i chyba rzepa, a drugie Farmers Dynasty Machine Pack. I najpierw zobaczymy sobie ten Farmers Dynasty Machine Pack. Zobaczymy, co w tych maszynach dostaliśmy. Zjeżdżamy sobie niżej i patrzymy, co dostajemy. Greco Strong 09. Potężny i zwrotny traktor zapewnia większą moc na polu. Traktor już był duży, ale okej, okay, będzie jeszcze jeden. Fliegl Deka 110-88. Praktyczna przyczepa, która bez problemu połączysz z innymi wozami. Którą? Te przeczytałem. Born Special 281. Prawdziwy klasyczny traktor, który zapewni twojemu gospodarstwu styl retro. Okej. Okay. Krampe Big Body 900. Ogromna przyczepa o ładowności 28 tysięcy kg, czyli ton. Sprawia, że twoje dostawy są łatwe i wygodne. Ub, yeah. I Amazon D9 6000, z tego się najbardziej cieszę. Największy siewnik w całej grze sprawia, że sadzenie pól staje się dziecinnie proste. To było nasze pierwsze DLC, Machine Pack. A drugie DLC takie, nie wiem czy ważne, czy mniej ważne, to jest to DLC ziemniaki i buraki. A, źle powiedziałem, beets to buraki, a nie rzepa? Biała? Białe buraki jakieś takie są? Nieważne, to jest nieważne. Ważne, że jest DLC. I to DLC dodaje nam nowe warzywa, ziemniaki i buraki. Są już gotowe do posadzenia. Różne etapy wzrostu. Ziemniaki i buraki pokazują ci swój wzrost. Nie wiem jak, ale pewnie będą nam pokazywały. Nowy skład buraków i ziemniaków zapewnia w gospodarstwie czystość oraz porządek. Piękna sprawa. Ja tak już mówię, bo tam byłem w środku. Nowe siewniki do ziemniaków i do buraków. Ułatwiają zasianie warzyw na polach. Bardzo dobre też. Kombajn do ziemniaków i kombajn do buraków. Pozwalają ci szybko i efektywnie zabrać owoce swojej ciężkiej pracy. Piękna sprawa. I teraz słuchajcie to, co mi się bardzo podoba. Sprzedawaj ziemniaki i buraki bezpośrednio na rynku rolnym. Uważaj na zmieniające się ceny, aby uzyskać maksymalny zysk. Czyli już coś się zaczyna tu dziać. Personel będzie teraz wspierał cię również przy sadzeniu i zbieraniu nowych warzyw. Czyli możemy sobie ludzików tutaj zatrudniać. Moi drodzy, jak to wygląda, zobaczymy sobie w grze. Tymczasem ja was zapraszam na intro, a ja wchodzę do gry. Zanim jeszcze wejdziemy do gry, to muszę wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Dobrze, tu się patrzę, czy się pokazuje, bo dzisiaj mam pulpit. Przechwytuję pulpit. Że już mamy, pokazuje nam zainstalowane DLC, pakiet maszyn i ziemniaki i buraki. I to jest wersja gry 105J, 25 września 2020. Piękna gra, piękna data, piękne dodatki, podoba mi się to bardzo. Ile one kosztują, zapomniałem powiedzieć, kurde. Za wszystko zapłaciłem chyba 7,5 euro, słuchajcie. Także 7,5 euro... Moim zdaniem za dwa dodatki, na które czekaliśmy ile? Ponad dwa lata? Od wydania gry chyba? Ja nawet nie wiem, czy to już jest więcej, czy mniej. Nie pamiętam, kiedy ja ją nagrywałem. Kiedy ją zacząłem nagrywać. Ale 2018 rok to był. Dobra, wchodzimy, nie śpimy. Moi drodzy, i sprawa wygląda następująco. Uwaga, jesteście gotowi? Taran! No zobaczcie, jak ktoś to jedwabiście wymyślił. Ten nasz skład. Hej, Burek, ja cię pogłaskam i bujaj się stąd. Słuchajcie, skład ziemniaków i buraków, które tu sobie wsypujemy. Pięknie to wygląda. Naprawdę jestem tak zajarany normalnie, jak jubilatem 2 na przyjęcie i nie ma co gadać, słuchajcie. Naprawdę jestem zajarany. Pięknie tutaj wjazd i wyjazd zrobiony. Pięknie to wygląda.
Ja mam obydwa DLC-ki, czyli my to wszystko dzisiaj poblendujemy, pomieszamy, słuchajcie. Tutaj jest ten traktor, który ma nam dać ten styl retro. Powiem wam, on chyba lepiej wygląda niż w Lamberze. Ten traktor, tak mi się wydaje. Także piękna sprawa. Musimy sobie zrobić jakieś zdjęcie na miniaturkę. I to by było na moim gospodarstwie na tyle. Teraz jeżeli chcecie się dowiedzieć coś o moim gospodarstwie, ja nie będę za dużo tutaj dzisiaj gadał, bo ja bym chciał nie za długi odcinek zrobić. Powiem wam tylko tak, że tam mi jakiś ten z dzisiek orze pole, na które będziemy siali ziemniaki. Bo jak zauważyliście na samym początku, mam 136 tysięcy euro. Zapierdzielałem jak dziki dżink, słuchajcie. Piesek mi tu biega, proszę bardzo. Zebrałem wszystko. Zebrałem już wszystko. Posadziłem tylko parę tutaj, trochę flanców pomidorów. Jeżeli nie pamiętacie albo nie widzieliście ostatnio, to oprócz tego traktora i siewnika, który wymienimy na większy, bo ten siewnik... No, moim zdaniem on za mały jest troszeczkę, a tracker mamy duży, to da radę. Także siewnik wymienimy. Oczywiście mamy kultywator, oczywiście mamy tutaj brony, jak ja to mówię i niektórzy tego nie lubią, ale chodzi o pług, tak? Nie wiem, co mi się tak ubzdurało, słuchajcie, to od zawsze we mnie siedzi brony i tyle. Kupiłem, słuchajcie, rozrzutnik nawozu. Rauch jakiś. Pięknie się nim, kurde, pracuje, zarąbiście, może dzisiaj się uda zobaczyć. Nie chcę za długiego odcinka robić, bo chciałbym go dzisiaj wrzucić, żeby już dzisiaj mi się wyświetlenia i mamona nabijały, słuchajcie. Nie no, tak się po prostu zajarałem, że chcę to dzisiaj wrzucić, żeby to już po prostu, żebyście mogli to ogarnąć. Także dzisiaj jest czwartek, jest godzina 15, jak to nagrywam. Gdzie jest moja wajfica? Moja wajfica, słuchajcie, jak się dopadła do garów, moja wajfica wiecznie w ciąży. Ona nie chce urodzić. Ta kobita, ty kobito, zamiast do garów, to ty do rodzenia się bierz. Bo ty zaraz mi tu dziecko przypalisz. Do garów się dorwała, dlatego nie mogę tutaj trochę jajek jeszcze potegesować i mleka mam 24. Chciałbym się tego pozbyć, bo zaraz pojedziemy to sprzedać, żeby mieć na maszyny, moi drodzy. Także najpierw pojedziemy sprzedać, bo jest 13 września, taka data, dobrze, że nie piątek. Ty, piątek, 13 września w grze, jaka beka. Jedziemy, słuchajcie, sprzedać to, co zrobiłem, czyli zrobiłem tam trochę jakichś przysmaków. Sprzedamy to, żebyśmy mieli na kupno tych dwóch maszyn bez utraty punktów społeczności, bo nie mogę już sobie pozwolić na to, żeby te punkty stracić. Bo jak wam pokażę, ile już mam pól, to tych pól już mam chyba 10 na pewno było, a nie wiem, czy nie mam 11. 3, 5, 6, 7, 10 mam na razie pól. Jeszcze mam sporo rzeczy do pozbierania z tych pól, także tutaj jedziemy. Także jest gites, naprawdę jeszcze tutaj kasiorka będzie. Większość pól już mam obsiane, jeszcze mam, wszystko teraz jadę łubinem i polecę trochę ziemniakami. Także myślałem, żeby sobie kupić na początek sadzarkę do ziemniaków i być może ten duży siewnik kupić. Ale powiem wam, no tu się tak teraz wszystko rozwinęło, że nie wiem, co mam zrobić, no. Żeby tu jeszcze można było kredyt wziąć, to by było super, ale kredytu nie można wziąć, to jest lipa. Także myślę, że po prostu kupimy... Patrzcie, co tam lata, to balon jest? To już tu było? Balon, czy co to jest? Nie wiem, co to tam jest. Podjedziemy? A nie, to jest chyba... Zaraz podjedziemy. Czy to jest jakaś tam wieża, czy coś? Nie, to balon chyba jest, ty. Nie pamiętam, co to było. Także już informację od Grześka dostałem. Pozdrawiam, Grzesiek. Że starych błędów nie ponaprawiali, że to wszystko jeszcze tak chodzi, jak chodzi. O, wiadomo, to jest Farmers Dynasty, moi drodzy. Jak ktoś tu oczekuje... No zobaczcie, ty był ten? A, to jest ten Farmers Festival, gdzie możemy sprzedać. Dobra, ja nie wiedziałem... Tak mi coś nie pasowało. Balona nie widziałem tutaj, słuchajcie. Także to jest ten Farmers Festival, który jest tylko we wrześniu i dobrze, że mi tam ktoś powiedział, żebym ja tutaj sprzedawał. Chociaż ja i tak czekałem, żeby tu się rozwinęła sprawa, bo tu można nieźle na tym zarobić, słuchajcie. Good morning. Pohandlujmy. Absolutely. Dobra, i zobaczcie teraz, 88,
czerwonej zapiekanki jajecznej z nowej książki sprzedaje po... Ile to kosztuje? 41 euro, moi drodzy. Zobaczcie, 3600, pyk. Padnie. Teraz co tu jest? 278 zup pomidorowych sprzedamy i 5000 kolejne wpadło. Zobaczcie, jak kasiora leci. Chciałem do 250 dociągnąć, a wtedy po prostu, no żeby to osiągnięcie zdobyć, ale nie wytrzymam. Ja muszę mieć te maszyny, słuchajcie. 362 papryki w puszce daje nam 7400. No zobaczcie, jaka kasiora tu leci. No i 46 mlek daje nam 740. Dobra, to sobie zostawimy. Miód sobie zostawimy, bo tam jakiś przepis jest potrzebny. Do zrobienia jakiegoś przepisu. Tutaj mamy, o, jakieś płynności, placek z jabłkami i melonem. 72 euro, wolę głodować. 153 tysiące euro. I teraz moi stali bywalcy mi powiedzą, czy na dole mapy był sklep z traktorami, z maszynami, z pojazdami ogólnie. Bo powiem wam szczerze, że ja nie pamiętam, wydaje mi się, że tu nie było sklepu. Ale być może, no, kurde blade, bo powiem wam, ja dzisiaj wszędzie szukałem tych maszyn i nigdzie ich nie mogłem znaleźć w tych trzech sklepach i raptem patrzę, na dole jest jeszcze jeden jakiś sklep. Mówię, kurde blade. I poleciałem tam i faktycznie była ta maszyna. Także słuchajcie, my sobie... Czekajcie, tylko ja źle już wam mówię, bo tam stoi nie ta maszyna. Najpierw musimy pojechać do tego tutaj sklepu z maszynami, a polecimy tak na szago. Zaraz wam powiem dlaczego. Także sobie ogarniemy te wszystkie maszyny, jak to wygląda i już tą jedną sobie dzisiaj kupimy. No mistrzu, ale ty jedź, to jest pick-up terenowy, 4x4. Ja pierd... Jeszcze teraz brakuje, żeby tu pociąg jechał. Niestety pociągu chyba nie ma, bo nie słychać jak trąbi. Czyli pociągu nie dodali. Czyli tak jak go usunęli, tak go po prostu nie ma. Na to nic nie poradzimy. Ale mówię, no, to jest Farmers Dynasty. Każdy, kto zna Farmers Dynasty i ma tą grę, bo kupił, choć albo kupił ją, bo ją zobaczył u mnie, to wiedział, na co się pisze. Tutaj nic w tym sklepie nowego nie mamy. Tutaj w tym sklepie nic nowego nie mamy. Czyli ja myślę, my od razu tutaj śmigamy w dół mapy. Nie ma się co tutaj szczypać, polecimy sobie koło farmy. Chciałem kupić sobie szklarnię czy coś i tak wchodzę dzisiaj i mówię, no żeby tylko tego DLC nie było, bo się wszystko się pomiesza, mówię, no. I dobrze, że ja ostatnio tak tyrałem tutaj na tej farmie, no bo 150 tysięcy euro się nie wzięło z niczego. Ja tu naprawdę ładnych parę godzin przesiedziałem, także my musimy skoczyć chyba na farmę i zabrać traktor, bo ten kombajn do ziemniaków i ten siewnik, nie będziemy mogli go wziąć na pick-upa raczej, niestety. Także skoczymy sobie na farmę, weźmiemy tracker. Żeby tak za bardzo nie przeciął. Mógłbym się tepnąć, ale potem będę musiał zbierać te wszystkie moje maszyny, samochody, a tego Dandy nie lubi robić. On nie lubi zbierać potem z całej mapy. Na swojej farmie, na gospodarstwie mogę mieć rozrzucone, ale zbierać z całej mapy, nienawidzę tego zbierać potem. Nienawidzę tego zostawiać. O, tutaj jest jeszcze do zaorania nasze pole. Chyba tak. Także dzieje się, powiem wam, dzieje się na tej farmie. Zobaczcie, ile się dzieje i zobaczcie, ile nowych rzeczy jest. Ile nowych maszyn. Bardzo, bardzo, bardzo głodny. Twój żołądek przypomina starą sflaczałą piłkę. Chyba twój. Będzie mi tu pisać. Information. Dobra. Zostawimy, słuchajcie, tutaj pick-upa. Musimy coś zjeść. Ja jak standardowo sobie, to sobie kaczy jajo, nie. Gęsi, ja nie. Jajka. 9 jajek zjadłem. Myślę, że na trochę mi starczy. Bierzemy nasz traktor. A słuchajcie, powiem wam taką anegdotkę tutaj. Tutaj wiecie, była trawa ogólnie, tu jakieś drzewo rosło. I słuchajcie, ostatnie 3 dni męczyłem się, żeby mój pług w
wyciągnąć z obok szklarni, który był, bo ja go tam zostawiłem, zapisałem grę i on się, słuchajcie, postawił normalnie na sztorc. Wiecie jak, tak, na sztorc i nie mogłem go podłączyć, słuchajcie, co ja się namordowałem po 3 dniach wchodzenia do gry, bo mówię, a olewam to, kiedyś przyczepa się też w szklarni te piła, że tak powiem, i po jakimś czasie, a nie, ja na nią wszedłem i ją zresetowałem, a tutaj ona się nie dawał ten pług zresetować, podłączyć się też nie, no mówię, a w nosie zostawiam to i mówię, sam się kiedyś da podłączyć i jednego dnia wszedłem do gry i on się dawał przesuwać, ale nie dał się podłączyć. Więc wyszedłem z gry, na drugi dzień do gry wszedłem i spokojnie się dał podłączyć i mówię, i picobello. Także dobrze, że zadziałało. Ciekaw jestem, jak tam Grześkowi poszło, bo on chyba miał w miejscu tego nowego magazynu na buraki i na ziemniaki. On miał zostawiony kombajn z tego, co mi dzisiaj pisał. I był ciekaw, co to zrobi z kombajnem. No także ja jestem ciekaw, Grzesiu, tam pisz jak coś na dole, pod filmem. Ty, a tam jest ten. Nie, nie, tam nie było, na bank nie było tam dealera. Nie było dealera, na pewno. Lecimy tu na szago, słuchajcie, w prawo. Szybciej będziemy. Gdzie? Tu nie było chyba tego. Mi się wydaje, że nie było. Napiszcie mi, bo ja już tego DLC nie odinstalowuję i nie będę tego sprawdzał, ale jestem na 99% pewny, że po prostu tego dealera tam nie było. Maszyn. Gdzie? Tu jest to jakieś miejsce spotkań, które wymarło. Nie, to jest, no, to jest nowy chyba ten dealer maszyn. Nowy, tu nie było. Nie ma bata na Mariole. Nie ma takiej opcji. Gdzie? I tu się zaczyna zabawa, moi drodzy. Tu się zaczyna zabawa. Tylko po kombajn do buraków, do ziemniaków będziemy musieli jechać w inne miejsce, bo tutaj go nie ma. Tutaj mamy, słuchajcie, ten świetny kombajn do buraków. Nie do ziemniaków, do buraków. I on kosztuje, moi drodzy, 100 tysięcy euro. 100 tysięcy 580 euro. Jak to wygląda, że nie jest to odwzorowane, nie jest to, znaczy nie jest, nie wygląda to szczegółowo, jak wiecie, w jakiej grze, nie będę tutaj wymieniał, bo też już mnie denerwuje, jak ktoś to porównuje do innych gier farmerskich. Wygląda to jak z Farmers Dynasty, ale słuchajcie, nowa maszyna, nowe uprawy, nowa maszyna. Czyli kombajn do buraków za 100 tysięcy 500 tam ileś euro, a tu mamy sadzarkę do buraków i ona kosztuje 55 tysięcy euro. Wykonanie na Farmers Dynasty, spoko to wygląda na Farmers Dynasty. Nie wygląda to naprawdę źle. Do tego mamy przyczepę, która mi żywcem przypomina tego Fliegla, tylko jest tak lepiej trochę, nie wiem, wycieniowana czy coś, że nie jest taka bardzo przezroczysto świecąca jakaś. Mi to przypomina tego Fliegla z Lambera. I ten Fliegl kosztuje 20 tysięcy euro i on ma 11 tysięcy ładowności. Spoko. Tutaj mamy tego dzikusa, Gecko Strong, i ten traktor 75 tysięcy euro kosztuje. 76. No powiem wam, ceny wysokie, ale patrząc na to, jak tu można łatwo kasę zarobić, to jest dobre. I teraz to jest ten Fliegl, czy ten był? Nie pamiętam, moi drodzy. Fliegl Bull 371. 21 tysięcy euro i to jest 32 tony. A mi się wydaje, że to jest ten tutaj. Nie, to jest Krampe. Krampe Keeper już był. I ten ma 28 ton. Nie, czy to jest ten? Nie pamiętam. W każdym razie wy sobie to wszystko poukładacie w jedną całość. 17 tysięcy, to nie taki drogi. 28 ton. I tutaj zobaczcie, to jest taki zdublowany, mi się wydaje, jak tamten, co mam. To jest Amazon D9 6000. No coś pięknego, ten siewnik po prostu, tylko mam nadzieję, że to jest taki szeroki siewnik, a on nie będzie siał tak samo jak tamten. Tamten siewnik na pewno wymienimy. Tamtego sprzedamy w Kibinimater, nie będziemy go potrzebować. Także tutaj mamy takie maszynki. To jest jeszcze jakiś rozrzutnik Classic Line.
Maszyna do nawożenia z pompą odśrodkową Amazon. Pojemność 3000 kg. Proszę. Nie pamiętam, żeby to było, ale być może było, tylko ja nie pamiętam. No i tutaj ciągnik, który traktor, który po prostu jest, no, 240 koni. 134 tysiące. No powiem wam, żeby zebrać tą całą flotę tutaj, no to trzeba się trochę namęczyć. I teraz, żeby nie przeciągać struny, a nie, bo musimy i tak tam jechać. Dobra. Gdzie był ten drugi? Chyba tutaj był. Chyba tu. Ten drugi dealer, bo tutaj nie możemy do buraków, my chcemy kupić do ziemniaków, bo to jest po pierwsze tańsze, a my nie mamy tyle hajsu, żeby teraz kombajn do buraków kupować. Także ja myślę, zaczniemy od ziemniaków, a na buraczki sobie wejdziemy potem. Także jak obsieję troszeczkę, wszędzie sieję na razie łubin i ziemniaczki. Także po zimie, jak to zbiorę, to myślę, że hajsiwo będzie konkretne. Chyba że jeszcze zdążę przed zimą to zebrać, ale wątpię. A, niszczysz rosnące uprawy. A, bo tam jeden gość zbierał, pewnie zostawił na środku i dlatego tu mi wychodzi, że niszczę uprawy rosnące. No, to jest jeszcze niedopracowane, wiadomo. Ale, no powiem wam, no coś pięknego, naprawdę coś pięknego, że... Czemu w środku trekera nie słyszę? Słuchajcie, może trzeba troszeczkę zgłośnić. O! To trzeba zgłośnić i wtedy go nawet w środku słychać, bo jak bardziej ściszymy, to nawet jak kamerę oddalimy, to przestajemy go słyszeć. Dobra, lecim, lecim, bo czas goni nas, jak to się mówi. To się śpiewało, czas goni nas. Dobra, 900, to w lewo lecimy. Także bardzo mi się podoba, że dodali. Naprawdę jestem bardzo zadowolony i będę na pewno siedział więcej teraz Farmers Dynasty niż ostatnio siedziałem, a ostatnio no kilkanaście godzin poświęciłem na tą grę. Także będzie grubo, będzie się działo. Moim zdaniem będzie się działo, ale to chyba dobrze. Zobaczymy później, jak będą te ziemniaczki wyglądać, jak te buraki będą wyglądać. Ten sklep oczywiście z maszynami już był. Nie jest żadna nowość tutaj. Mam nadzieję, że tu nie jest nic obsiane. A nie. Jakby było obsiane, to już bym punkty społeczności tracił, bo nie można tutaj, kurde, niestety jeździć komuś po polach, bo mu się niszczy uprawy i punkty społeczności się przez to traci. Tak, między drzewkami. Czekajcie, bo tutaj słuchajcie, jak jesteśmy, to zaraz możemy opitolić komuś drzewo. Wiadomo, o co chodzi. Znaczy, jak nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze, słuchaj. No co tu? Tu było tak czerwono, a teraz co? O, Evelyn tam jest. Oj, Evelyn wyszła z zawinkla. Dobra, spindelamy stąd. Parę jabłek żeśmy jej zajumali. I teraz jedziemy tu do tego sklepu. Czy tu są te maszyny, czy tu one nie są? Oj, tu ich nie ma. Tu ich nie ma. To gdzie one są? Gdzie jest ten kolejny salon? Może tutaj. Słuchajcie, przejedziemy się tym autobusem. Ciągnik na środku standardowo. Przejedziemy się raz, dwa autobusem, żeby zobaczyć, gdzie te maszyny są, bo ja już nie pamiętam. Tu się pykniemy. One są w jednym są te wszystkie do buraków i te dodatki, a u drugiego dealera są... O, jest, proszę bardzo. I tu jest kombajn. Tu jest kombajn do ziemniaków. Zaraz go sobie kupimy. I sadzarka do ziemniaków. Słuchajcie. Sadzarka kosztuje 67 tysięcy euro. I my ją kupujemy. A kombajn
Może z kombajnem jeszcze trochę poczekać. 78 tysięcy, ja mam 86. Ach, kupimy cały zestaw. Za gotówkę, bez żadnych zniżek. Proszę ja was. Teraz lecimy po nasz traktor. Cyk. I lecimy tutaj po nasze maszynki. A trochę za daleko odjechałem, ale to nic. Także sadzarka do ziemniaczków zaraz się przyda. Nawóz będzie trzeba rzucić. Patrzę cały czas na czas. Cały czas na czas patrzę. Żeby nie przegiąć, a z drugiej strony mam to gdzieś. Mogę przegiąć, nie? I nie będzie życie ustawiał. Także słuchajcie, bardzo fajna, naprawdę bardzo fajna sprawa z tym jest. Podoba mi się to nieziemsko. Ciekaw jestem, czy ten traktor, bo ten ja nie pamiętam nawet ile ma koni. Ale przecież on nie jest jakiś słaby, on jest większy od tamtego wygląda. Może się okaże, że on nie uciągnie, tylko tamten z DLC uciągnie to tę maszynę, ale by była beka. Nie no, musi uciągnąć. Jaką sadzarkę to on sobie... Kurde, szkoda, że tu nie można do przodu podłączać, jak w farmingu, nie? Być może zrobią, że będzie można. Skoro można podłączyć dwie przyczepy, to pewnie do przodu... O, patrzcie, ile tu ludziów. Ale tu się dzieje. Biegają, latają. Proszę bardzo. Jacy wysportowani ludzie. O, tutaj jakieś wydarzenie sportowe jest, ale nas to nie interesuje. Absolutnie, Dandy. Ty jedziesz po nowe maszyny, które kupiłeś przed chwileczką. I nie interesuje cię żadne wydarzenie sportowe. Drony, nie drony. Także słuchajcie, lekkim takim... O, moje pole i... Ale zostawił. Będzie trzeba tu i tak... pługiem przyjechać, co płacicie im, a oni się na odpierdziel wszystko, powiem wam, już nie powiem wam pewnie skąd oni byli, pewnie byli z tej, z UA. Agricultural Shop, to bardzo mnie interesuje to, jak ceny się zmieniają, bo jak ja patrzałem jakiś czas temu, to ziemniaki, zobaczcie, buraki 409, a ziemniaki 497. Ciekawe, jak się te ceny będą zmieniały. To pewnie tak co jakiś dzień się będą zmieniały. Albo co sezon, jak będzie co jakiś miesiąc. Także zobaczymy. Natomiast bardzo jestem ciekaw, jak to pracuje, nie? Jak ta animacja wygląda, bo wiadomo, nie nastawiamy się na nic. Wiemy, to jest Farmers Dynasty. Ale no, każdy wie, jak ta gra wciąga i każdy wie, co to jest za gra. To jest naprawdę gra, która wciąga na bardzo dużo godzin i słuchajcie, po 2 latach wychodzi DLC. Masakra. Po 2 latach. I człowiek się tym jara normalnie jak murzyn bateryjką. Dobra, jedziemy po nasze sprzęty. Już widzimy, że coś z daleka miga, czyli jakaś tekstura tam już świruje pawiana, ale nam to nie przeszkadza. Ważne, żeby to siało, żeby to działało. Najpierw zobaczymy sobie, jak działa ten kombajn. Bo rozumiem, że żeby rozładować go, to trzeba to rozłożyć, ten podajnik. O, dobra. Uwaga. Teraz. Rozpocznij zbieranie plonów. Z. Dobra, czyli się opuszcza tutaj ten cały do zbierania. Animacji jako takiej jeszcze nie widzę, żeby to się coś tu ruszało. Ale być może muszą ziemniaczki, wiecie o co chodzi. Włącz, wyłącz taśmociąg do załadunku. F. Czyli na razie jest martwica, ale wydaje mi się, że to będzie działało, jeżeli już tutaj ziemniaczki rzucimy. Dobra, to bierzemy naszą sadzarkę do ziemniaczków. Musimy pojechać jeszcze po drodze do sklepu.
pięknie. Pięknie. Nie, no nawet ładnie to wygląda, nie ma co narzekać, nie? Obniż maszynę R. A i tu będziemy po prostu jechać i ona będzie siała. Dobra, czyli podnosimy ją. Teraz czekajcie, bo ja się tutaj już trochę się gubię. Czyli jedziemy. Czekajcie, tu jest ten Agriculture Shop, czyli jedziemy w prawo i w lewo do sklepu. A powiem wam, nawet wygląda to fajnie. I kąty są, i takie to jest wyraźne. I te tekstury nie są jakieś zamazane, tego znaku tutaj, ta 40 i tego. To jest spoko, tu nawet jest coś... Danger, niebezpieczeństwo, nie wkładaj tam paluchów. No dobra, to teraz tylko kupimy jeszcze do zasadzenia ziemniory. Możemy siać i one sobie będą rosły, ale jeszcze muszę pole skultywować, chyba trzeba jeszcze, o kurde blade, to jeszcze roboty. Właśnie brakuje tu agregatu takiego, nie? Żeby był siewnik razem z kultywatorem, a? Połączyć, to by była jazda. Ale zobaczyłem przynajmniej, jak ziemniaczki będą wyglądać. Ten stary ciągnik, nie wiem po co dali. Już mieliśmy jednego fajnego, Jack Beera nic nie przebije. Wiadomo, że John Deere, ale Jack Beera nic nie przebije tego ciągnika, także... No ale jest to jest, no. Można go sprzedać. Dobra, to ciągnik tu zostawię. Idę do sklepu kupić bulwy. Dobry. Ja chciał kupić bulwy, panie. Ziemniaki przechowywane w magazynie w gospodarstwie. 100 kilo 49 euro. Nie wiem, ile tego będzie potrzeba. 2 tony myślicie wziąć? Ziemniaki? I buraki też? Nie, buraki na razie chyba nie. Buraki na razie nie, bo po co mi? A po to, żeby mieć. Też sobie wezmę tonę coś. Pyk. Kup. Pyk. Kupione. Dobra. I teraz lecimy na faremkę, załadujemy ten siewnik, zobaczymy. Sadzarkę, nie siewnik. Sadzarkę. Załadujemy i to tak chociaż jeden pasek posiejemy. Ale patrzcie, ile ciągniorów mi się narobiło. 2 stare. Plus ten, to już mam 3 ciągniory. Dobrze. Tu mamy co prawda, już to pole jest chyba do zebrania, gotowe do zbioru. To tu możemy dać komuś zbierać. Bo my się teraz innymi rzeczami będziemy... Zbierz i sprzedaj. 886 euro. Pyk. I tu będzie sobie gościu już zbierał. Dobra, robotnik jest w drodze. Niech jest w drodze. Mamy 5750 euro. Zobaczymy, ile zarobimy. Ale powiem wam, ja już tu niejednego robotnika miałem, żeby wyzbierał i to jest opłacalne. Naprawdę opłaca się. Oszczędzamy czas, a on sobie zbiera nam. Znaczy, on sobie zbiera nam. Ale żeś się wypowiedział, gościu. A on zbiera te plony i po prostu je. 5750 było. Ja sobie, słuchajcie, tylko zapiszę, jeżeli znajdę tutaj jakieś pisadło. 5750 i zobaczymy ile zarobiliśmy z tego. Ale mówię wam, pieniążki same lecą. Kasa leci nieziemsko. Ja, jak tu możecie zauważyć, nigdzie nie mam kwiatów przy ulach. No bo jest, wiadomo, wrzesień, niedługo będzie zima. Nie ma co tutaj się za dużo podniecać tym wszystkim. Na wiosnę postanowiłem, że jak zacznie się nowy sezon, to kwiatków będę miał, słuchajcie, opór. Kwiatków będę miał opór i... No i oczywiście szklarnie jeszcze trzeba. Dobra, i teraz... A, to do buraków ten drugi tylko jest, zobaczcie. No tak jak oni pisali. Także ładujemy ziemniaki. Mamy 2191. Uuu! Ponad tona wchodzi? Słuchajcie, bo tak wjechałem tu jak ostatnia sierota.
1200 kilo wchodzi. Gdzie... O, ten znowuż do Jadwigi przyleciał. Ale mój traktor go zjadł. No także zobaczcie, tekstura ziemniorków jest jakaś. Nie ma co narzekać. Także ten siewnik będziemy mogli na razie tu zostawić. O, to pole musimy jeszcze przygotować. Kultywować musimy to pole. Także roboty jest co niemiara. Pole skultywować. Także ja to skultywuję i zaraz do was wracam. Na chwilę wracam. Słuchajcie, żeby... Zobaczcie, żeby wam pokazać. Patrzcie teraz, jaka bajera. Gościu tam zbiera, kasiorka mi leci. Ja sobie robię swoją robotę. Co prawda robię ją nieprzepisowo, bo jadę w kółko. I potem tylko te rogi dokończę, ale... Robię taką trochę nieprzepisowo, bo lubię. Bo lubię, bo mogę. Nikt mi tu życia nie będzie ustawiał. Gościu zbiera rzepak. Rzepak dobrze stoi. To zobaczcie, było 5700. Już mamy 10 tysięcy prawie zarobione. Także... Grube hajsiwo tu się leci. Tu się robi, moi drodzy. A ja tymczasem sobie dalej tutaj będę pykał, pykał to i zaraz się do was odezwę. Dobra, zmiana planów, moi drodzy, bo okazuje się, że czas mnie goni, także nie zdążyłem wszystkiego tam skultywować. Czyli zrobimy w ten sposób, żeby zobaczyć chociaż jak wyglądają te zasiane, bo mnie zastanawia, bo ziemniaki są w takich jakby, takie pasy się robią, nie jak się ziemniaki sieje, takie kopce jakby. Zastanawia mnie, jaka jest animacja tego na tej glebie. Także my weźmiemy tylko rozrzutnik nawozu. Nawieziemy ten pasek, po prostu, który tam jest i zasiejemy go po prostu. Tak, żeby po prostu. Tak, żeby to dzisiaj ogarnąć tyle o ile, bo jak ja tak patrzę, jak ja będę orał, to będzie 16:13, to już jest, to będzie wieczór, to będę orał na pewno po ciemku, a ja tak dzisiaj już za bardzo czasu nie mam. Już mi brakuje go dzisiaj. Tu mam jeszcze 1,5 tony Ferteksu, czyli Ferteksem. Jak widzicie, cały czas pieniądze lecą, słuchajcie. Już ponad 30 tysięcy z tego pola mamy. Także zobaczcie, jaki jest zarobek na tym, jak ktoś nam zbiera. To ciekawe, czy sami byśmy tyle. Nie chce mi się tego liczyć. Ja nawet tu z Grzesiem gadałem, to się śmialiśmy, że Grzesiek mówił, że pewnie są ludzie, którzy siedzą z karteczką i to liczą, ale... No jeżeli 30 tysięcy już mamy z takiego pola, które nie jest jakimś dużym polem, wiadomo, że rzepak kosztuje 800 za tonę. No to tam już powinno być 20 ton, to jest 16, 40... Co? 40 ton tam już by było? 32, 37 tysięcy, a było 6 prawie. 38 tysięcy, to 32 tysiące zarobione z tego jednego pola? No pięknie, było nawiezione oczywiście na 200%, bo ja wszystko Ferteksem walę. Chociaż teraz jeszcze kupię tą beczkę do rozrzutnik gnojówki. Będziemy gnojówką nawozić pola. Bo coś mi się wydaje, że ziemniaki to tam gnojówka czy coś też. Nie wiem, czy to tu ma jakiś sens, jakieś znaczenie. Ale gnojówka się w sumie, jak się ma dużo pól, powoli się zbiera. O, widzicie, tutaj takie paski tylko są dookoła, a tutaj taki jeden szerszy pas już... Mam ogarnięty. O, ten gościu tam sobie dookoła jeszcze zbiera. Także my sobie włączymy teraz rozrzutnik i Ferteksem pykamy tutaj, proszę was, ten pas. Ale no nie spodziewałem się, że aż tak mi sypnie tego rzepaku tam. Dobre zbiory, bardzo dobre zbiory. I zobaczę, może tutaj te wszystkie moje pola. Dobra, podłączymy teraz rozrzutnik, podłączymy sobie siewnik i zobaczymy, jaka jest animacja. Tutaj może te wszystkie pola ziemniakami z tej strony zasieję. O, podłącz się. Nie chcesz? Ale nie kultywator, Dandy. Gdzie jest siewnik? Siewnik zostawiłeś na farmie. Ajajaj, ty kultywować chciałeś jeszcze raz, chłopie? Ogarnij się. O, i zobaczcie, 38 tysięcy...
38,682. No, powiedzmy, to 32, prawie 33 tysiące, słuchajcie, z tego pola zebrał. Pięknie, piękne zbiory. 33 tysiące, naprawdę szacun. Chłop się postarał. Będzie można kupić sadzarkę do buraków, siewnik do buraków. No, ale na kombajn będzie trzeba trochę zarobić. Ale to nie jest problem zarobić, słuchajcie, z tych pól, które ja już tu mam obsiane. Tu jest kasa, słuchajcie, tu już w końcu te pieniądze się jakoś sypią tutaj, te euraski. No i farma się zmieniła, bardzo ładnie to wygląda. Także teraz sadzarkę, pyk, pyk, jedziemy. Też obsiane chyba łubinem, tak mi się wydaje. Ogólnie chyba ugorów żadnych nie mam. Statystyki farmy. Dwa ugory mam jeszcze. A no tutaj, ten co on pozbierał. A drugi chyba tam za sklepem. Będę musiał to ogarnąć. Wszędzie walę łubin teraz. Tutaj tam z tyłu za tym wzniesieniem oczywiście wszędzie będą ziemniory. Siewniczek pyk. Z drugiej strony podłączamy. Z której strony ty chcesz siewnik podłączyć? Kopie, coś te. Dobra, siewnik podłączony i jedziemy na pole. 1200, ciekawe na ile mi starczy ten siewnik pełny, ten zbiornik wypełniony ziemniaczkami. Także dobrze, że ten tracker kupiłem, bo jednak on się przyda. Oczywiście tamte też z czasem kupimy, tam będziemy mieli całą oczywiście flotę. A tak jak mówiłem, stare maszyny będą stały przed gospodarstwem, tam przed płotem, przy ulicy, żeby wszyscy sobie widzieli, na jakich maszynach się to kiedyś Dandy się dorabiał. Kurde, ale ludziów tu jest po tej aktualizacji? Oni lecą zobaczyć chyba, jak to wygląda na farmie, słuchajcie. Aktualizacja wyszła i wszyscy mieszkańcy, ty, ciekawe, jak oni to zrobili, lecimy do Dandy'ego zobaczyć na farmę. Dobra, i teraz pyk. Obniż maszynę, R. Czy coś włączam? Nie. No to lecimy z ziemniakami. Nie została poddana kultywacji. No jak nie została poddana kultywacji, jak została? Weź mi nie świruj pawiana tutaj. Kultywacja 47%. Ale patrzcie, jest ten efekt. Jest ten efekt. Zobaczcie, patrz. Zaraz zobaczymy, ale jak ja się zatrzymuję, zobaczcie, to on nie sieje, ej. Ja muszę tu cały czas na wciśniętym gazie, bo jak ja tylko odpuszczę gazu, to tam takie dwa miejsca są, w których on nie zasiał. Ale pięknie to wygląda. Zaraz sobie ogarniemy to z bliska, jak to wygląda. Ale odpuszczać gazu nie można, bo on przestaje siać. Dobra, jeden pasek i poszło. 170 kilo poszło na jeden pasek. No chyba cię gnie. Idziemy zobaczyć, moi drodzy. Patrzcie, jak to wygląda. O, tu już tak trochę nieciekawie i już... Ale tutaj pójdzie ziemniorów do obsadzenia, ja pitole, tu całe tony pójdą. Jeden pasek i 3,60% zasiane, a z maszyny zabrane jest ile? A z maszyny zabrane jest 170 kilo, to jest więcej niż 10%. Ale tu pójdzie. Ale ładnie to wygląda. Trzeba przyznać, że ładnie to wygląda. Animacja tej gleby jest. To mi się bardzo podoba. Czyli Farmers Dynasty mnie nie zawiodła znowuż. Także bardzo fajnie to wygląda. Jeszcze jakieś zdjęciorko sobie pykniemy, co?
Też nie, mamy tam jedno. Mamy tam to jedno zdjęcie, to nam wystarczy chyba. Fajnie, jakbyśmy walnęli siewniczkiem. Pyk. O. Dobra, moi drodzy. Ja się z wami z tego miejsca żegnam. Mam nadzieję, że obczailiśmy wszystko, co trzeba było obczaić. Zapraszam was na jakiś kolejny odcinek, w którym na pewno już będę tu bardziej ogarnięty w sensie z robotą. Może nawet jakieś ziemniorki tam będą, wiecie, już się wyłaniać, jakieś tam pypcie będą wychodzić spod tej ziemi. Także dziękuję wam bardzo dzisiaj serdecznie za oglądanie. Oczywiście, widzowie, wypowiadać się pod filmem, kto już ma to DLC, kto tam działa. A ja tymczasem się żegnam, zapraszam na kolejny materiał. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się na razie. Ejeczka.